Państwa, witamy naszych gości. Brawami. Zapraszamy tutaj do stołu. Szanowni Państwo, nazywam się Marek Jubiński i mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Mławie. Serdecznie witam w naszym pięknym mieście naszych specjalnych gości. Pana Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA i obecnie wiceprezydenta. Pana Wojciecha Jasińskiego, ministra skarbu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, obecnie. Senatora naszej ziemi, autora znanej książki Bitwa o Polskę, pana Jana Marię Jackowskiego. Byłego zastępcę szefa CBA, pana Macieja Wąsika. Proszę Państwa, goście zaproponowali, żebyśmy na początku naszego spotkania odśpiewali hymn Polski. Bardzo proszę o powstanie. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co na chłopca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, proszę nasi goście, niech zasiądą do stołu. Proszę Państwa, nasze spotkanie ma określony porządek. Za chwilę będą prezentowani kandydaci do Rady Gminy i Powiatu. Przedtem mam przyjemność zaprezentować naszego kandydata na burmistrza mławianina, pana Roberta Marcza-Jankowskiego. Powitajmy go brawami. Dał się nam poznać jako przewodniczący Społecznego Komitetu Protestu Pieniężnego przeciw budowie spalarni śmieci w Mławie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, najpierw zaprezentujemy kandydatów do Rady Miasta Mławy. Bardzo bym prosił, żeby nasi kandydaci weszli na scenę z prawej strony i zaprezentowali się wszystkim. Pani Joanna Bulińska, okręg numer 9. Proszę zdrowia. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Czajka, okręg numer 2. Dziękuję bardzo. Pan Patryk Fabisiak, okręg numer 10. Widocznie dowód, że młodzi są z PiS-u. Pan Robert Maciej Jankowski, także startuje z okręgu numer 12. Startuję także ja, Marek Jubiński z okręgu numer 14. Pan Wojciech Krajewski, okręg numer 3. Obecny na. Pan Paweł Łukasik, okręg numer 20. Pani Ewa Pagórska, okręg numer 16. Pan Michał Pol, okręg numer 18. Pan Karol Wydyga, okręg numer 1. Pan Henryk Grzyż, okręg numer 5. I pan Mirosław Brzezny, okręg numer 19. Przewodniczący Solidarności Mławy. Dziękuję Państwu. Proszę wrócić na widownię. Proszę pełnomocnika PiS w Mławie, pana Jana Łukasika, o prezentację kandydatów do Rady Powiatu.
Witam Państwa serdecznie. Proszę, zapraszam wszystkich kandydatów startujących z listy Prawa i Sprawiedliwości tutaj na scenę. Ze wszystkich okręgów. Czyli okręg numer 1 Mława, okręg numer 2 Szydłowo, Dziezgowo, Wiecznia, okręg numer 3 Strzegowo, Stupsk, Wiśniewo, okręg numer 4 Lipowiec, Radzanów, Szrej. Proszę Państwa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w Mławie i w powiecie mławskim wystawiło pełne listy we wszystkich okręgach. I tak, nasi radni na pewno będą za rozwojem powiatu mławskiego. Będą o efektywne i efektowne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Za rozbudową i modernizacją dróg. Za szybszym i łatwiejszym dostępem do lekarza. Będziemy chcieli też głosować, ja już nawet to kilka razy stawiałem na Radzie, na Komisji Zdrowia w powiecie, aby pozyskać poradnia, żeby w Mławie była otwarta diabetologiczna. Na pewno będziemy przeciw prywatyzacji szpitala. I to, co będzie szkodziło naszemu miastu i powiatu. I tak, z okręgu numer 1, czyli okręg Mława, startują. Pozycja numer 2, Bielski Tomasz. Pozycja 6, Judziak Edward. Pozycja 7, Kanowski Józef. Pozycja 8, Kaszuba Grzegorz. Pozycja 10, Kurkiewicz Paweł. Pozycja 12, Raczkowska Joanna Maria. Pozycja 14, Staniszewski Tadeusz. Pozycja 15, Szlagor Ewa Beata. I pozycja 1, moja skromna osoba, Łukasikian. Proszę Państwa, z terenu nie wszyscy dojechali, bo oni mówią, że chcą zadbać na swoim terenie. Także ja odczytam tylko listy, kto startuje, a jeżeli te osoby są, to się zaprezentują. Okręg numer 2. No, pozycja 1, Jędrzejewski Leonard. Pozycja 5, Lubowiecki Karol. Pan Karol także startuje na wójta w gminie Rzeszowo. I okręg numer 4, Lipowiec, Radzanów, Śrzeńsk. Pozycja 2, Łojewska, Aneta Katarzyna. Pozycja 4, Trzciałkowski, Kazimierz. Dziękuję Państwu. Prosimy o powrót na widowni. To byli kandydaci do Rady Gminy Miasta Mława oraz do Rady Powiatu i Rad Gmin Terytorialnych. Teraz chciałbym zaprezentować kandydatów do Sejmiku Mazowieckiego. Tak się składa, że nasz gość, pan Wąsik, kandyduje do Sejmiku, pozycja numer 1. Z naszej ziemi, powiatu mławskiego, kandyduje pani Prejs. Była powiadomiona, prosiłbym o prezentację. Widzę, że się jednak nie stawiło, tak? Pewnie jakieś ważne przyczyny to spowodowały. Proszę Państwa, na tym etapie skończymy prezentację naszych kandydatów i prosiłbym o zabranie głosu naszego gościa specjalnego, szefa, byłego szefa CBA, pana Mariusza Kamińskiego, który osłabia dla nas tak ważne wartości w Prawie i Sprawiedliwości. Walka z korupcją i z układami w Polsce. Bardzo proszę, panu osłabia wartości, które nam są bardzo bliskie tutaj w Mławie, w Prawie i Sprawiedliwości. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Bardzo,
Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem, z naszymi kandydatami w tym dniu, w dniu naszej konwencji samorządowej. Cieszę się, że mogę poprzeć świetnych kandydatów, których zobaczyliśmy tu przed chwilą. Jest mi tym bardziej miło, że jednym z tych kandydatów jest mój były zastępca w CBA, Maciej Wojcik, który kandydatuje do CBA. Za wszystkich kandydatów trzymamy tutaj mocno kciuki, a zwłaszcza, że naszego kandydata na burmistrza Mławy. Szanowni Państwo, zapewne za chwilę będziemy słyszeli program naszego kandydata na burmistrza, wystąpienia innych kolegów, więc ja może krótko o sytuacji politycznej w kraju. Zacznę może od przeprosin. Jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości chcę Państwa, bo jest tutaj wielu członków, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, przeprosić za incydent, który miał miejsce z udziałem kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ta sprawa będzie szybko wyjaśniona i to wyjaśniona jednoznacznie. W przyszłym tygodniu zbierają się władze Prawa i Sprawiedliwości, osoby nieodpowiedzialne, niemądre, a być może po prostu pazerne, które naruszyły coś, co jest dla nas niezwykle ważne, czyli poczucie takiej przyzwoitości, takie poczucie wśród Państwa, naszych zwolenników, naszych wyborców, ludzi, wobec których jesteśmy winni właśnie taką przyzwoitość, uczciwość i przejrzystość. Naruszyli ten wizerunek w sposób budzący głębokie zastrzeżenia. Także ta sprawa jest sprawą dla nas przykrą i bolesną, będzie szybko wyjaśniona i mam nadzieję, że już nigdy więcej z udziałem poważnych ludzi z Prawa i Sprawiedliwości tego typu wydarzenia nie będą miały miejsca. Bardzo Państwa przepraszam za to. Szanowni Państwo, ale przejdźmy do spraw niezwykle ważnych, czyli do sytuacji w naszym kraju. Otóż rozpoczynamy tak naprawdę przełomowy cykl wyborów, który może spowodować, może zmienić oblicze naszego kraju, może zmienić sytuację polityczną i społeczną. Teraz mamy wybory samorządowe, niezwykle ważne. I to zarówno właśnie w miejscowościach konkretnych, w powiatach, w sejmikach wojewódzkich. Wszystkie te szczeble samorządu są bardzo ważne. Każda z tych instytucji publicznych, którą mam nadzieję, że Państwo, nasi kandydaci, wypełnicie swoimi osobami, będzie realizowała ważne cele społeczne. Ale tak naprawdę system tych instytucji to jest system naczyń połączonych, że nie zmienimy Polskę bez zmiany sytuacji również w całym kraju, w parlamencie. W przyszłym roku mamy ważne wybory prezydenckie i najważniejsze wybory parlamentarne. Dlaczego to jest tak ważne? Otóż wydaje się, że każdy z nas widzi, co się dzieje wokół nas. Jaki jest bezmiar nierozwiązywania problemów społecznych, lekceważenie ludzi, potworna arogancja. Tym bardziej ten incydent, o którym wspomniałem, za który Państwa przepraszam w imieniu władz PiS-u, jest dla nas bolesny, bo on świadczy też o tym, że ta arogancja jest szerszym zjawiskiem. Z tym musimy skończyć i musimy dać też dobry przykład sami. Ale właśnie to lekceważenie problemów społecznych i nierozwiązywanie ich, temu trzeba powiedzieć dość. My w ubiegłym roku, mówię o kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, zjeździliśmy całą Polskę, byliśmy kilkaset spotkań. We wszystkich powiatach byliśmy, znamy problemy ludzi. Mamy je zdiagnozowane. W wyniku tych spotkań, tych rozmów powstał nasz program i samorządowy, i ogólnopolski. Wiemy, co dla ludzi jest najważniejsze. Wiemy, jakie problemy społeczne rozwiązywać i w jaki sposób to robić. Sprawa bezrobocia, sprawa likwidacji tak naprawdę instytucji państwowych, instytucji publicznych na poziomie Polski lokalnej. To są rzeczy, którymi musimy się przeciwstawić. Nie może być tak, że są likwidowane szkoły, że są likwidowane szpitale. Że likwidowane są poczty, połączenia kolejowe, posterunki policyjne w małych miejscowościach. Tu też jest Polska, tu mieszkają tacy sami Polacy jak w dużych miastach. Mamy program całościowy i jeżeli chodzi o bezrobocie, rozwiązywanie tych problemów społecznych podstawowych, specjalny program właśnie dla mniejszych miejscowości, tani kredyt dla przedsiębiorców, niekomercyjny kredyt, żeby mogli rozwijać miejsca pracy. Widzimy, co się dzieje z młodymi ludźmi, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Nie ma dla nich tutaj żadnej nadziei, żadnej alternatywy na godne życie. Oni muszą wyjeżdżać za granicę. Możemy ich stracić. Tam zakładają rodziny. Tam się rodzą polskie dzieci. A my chcemy, żeby tu mieli szansę. I tu musimy odpowiednio kierować polityką społeczną, żeby tu było dla nich nadzieja i szansa. I są konkretne ustawy, konkretne propozycje przygotowane. Widzimy, co się dzieje z emerytami w Polsce, z rencistami. Jak wielu Polaków otrzymuje uposażenie na poziomie 1000 i mniej złotych. Czy można coś zrobić? Tak, można szybko i konkretnie. Mamy konkretne propozycje przygotowane.
Państwa, nie można dłużej tolerować sytuacji, że każda najmniejsza emerytura i renta jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Można szybko zrezygnować z tego. To oznacza już o 1/5 podwyższenie rent i emerytur najniższych. Cały szereg konkretnych propozycji, które będziemy realizowali i na poziomie państwowym i w samorządach. Bo nie może być też, proszę Państwa, tak, że ta władza, która unika odpowiedzialności za wszystko, zrzuca te problemy na samorządy. Utrzymanie szkół, utrzymanie szpitali, prawda? Niech się tym samorządy zajmują, ale za tym nie idą pieniądze. Walczymy, na przykład, już my wiemy, że są likwidowane szkoły, pod rządami Platformy zlikwidowano około 2,5 tysiąca szkół w Polsce. Rękami samorządowców, którzy po prostu nie mają na to pieniędzy. Będziemy walczyć o zwiększenie subwencji oświatowej. Tak, żeby samorządy miały możliwość rozwijania tych szkół, żeby subwencje oświatowe dotyczyły również przedszkoli, żeby były przedszkole w mniejszych miejscowościach. To samo dotyczy szpitali. No nie można tak dużej odpowiedzialności przerzucać na barki biednych samorządów. Nie jest żadnym pomysłem komercjalizacja czy prywatyzacja służby zdrowia w naszym kraju. Także wielkie wyzwania. No i korupcja, proszę Państwa, skala korupcji w naszym kraju. Tak ukrywana przez ten rząd, która dotyka nas na co dzień. Afera goni aferę, żadna afera nie rozliczona. Afera hazardowa, stoczniowa, Amber Gold. Korupcja przy przetargach na przebudowie dróg i autostrad. Teraz mamy aferę taśmową, nie rozliczoną kolejną. No tego nie wolno tolerować. Musimy to przerwać. No i przede wszystkim fundusze unijne. Fundusze unijne, które miały być tym kołem zamachowym dla naszej gospodarki. Jak one są marnotrawione, jak głupio wydawane i jak rozkradane, mówiąc wprost, proszę Państwa. To jest wielka szansa dla naszego kraju. Musimy mądrze lokować te środki. Nie możemy pozwolić na to, aby ta szansa cywilizacyjna, jaką było nasze wejście do Unii Europejskiej, została w kwestii chwili zmarnotrawiona i zmarnowana. Także wyzwania są ogromne. Musimy zmienić nasz kraj dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Panie pośle, myślę, że będą też pytania w dalszym ciągu. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu posła naszej ziemi, pana Wojciecha Jasińskiego. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem bardzo podziękować panu Łukasikowi, szefowi struktur Prawa i Sprawiedliwości, panu Jankowskiemu za zorganizowanie tej konwencji. Ona jest z takim bardzo dużym, dobrym rozmachem. Dziękuję za to. Dziękuję także Państwu za przybycie, za to, że niejako zaczynamy się troszkę liczyć, że zaczyna być pewien atmosfera możliwości zwycięstwa. W Polsce coraz częściej i coraz szerzej narasta to poczucie, że dzieje się źle, że sprawy nie idą w dobrym kierunku. Ponad 70% Polaków tak uważa. I prawie tyle samo uważa, że tych zmian nie da się zrobić bez Prawa i Sprawiedliwości. My mamy, ciągnąc niejako to, co powiedział pan prezes Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, musimy powiedzieć, że poprzez samorządy także chcemy doprowadzić do tego, żeby się kraj rozwijał, bo dzisiaj Polska się zwija i to pod każdym względem. Ostatnio ekonomiści podliczyli, że z Polski wypływa rocznie ponad 60 miliardów złotych, które to pieniądze zrealizowały firmy zagraniczne. Mamy dzisiaj uczestnictwo w Unii. Polska jest z jednej strony otwartą i krajem otwartej gospodarki, o gospodarce konkurencyjnej, ale my musimy pamiętać, że jeśli z Polski wypływają pieniądze, to one zasilają kogoś innego. Zasilają inny budżet, zasilają inne kieszenie, że tak powiem. Bo bardzo ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest to, co się mówi, możliwości, siła nabywcza obywateli, siła nabywcza społeczeństwa. A siła nabywcza to zależy od tego, ile pieniędzy jest w kieszeniach. Pieniądze, które w
Polsce są wydawane na drogi, na różnorakie przedsięwzięcia, w ostatecznym rozrachunku także przechodzą do kasy, do kieszeni obywateli drog, poprzez płace i w różnych innych formach. Jeśli one w ostatecznym rozrachunku wychodzą za granicę, to znaczy gdzieś indziej wspierają rozwój gospodarczy, a nie w Polsce. Ja mieszkam w Płocku akurat. Większość, czy niektórzy z Państwa pamiętają, że mieliśmy kiedyś przedsiębiorstwa budowlane choćby. Dzisiaj w Polsce jednak troszkę się buduje tych autostrad, już nie mówiąc, no drogo to jest inna sprawa, ale buduje się wiadukty, buduje się mosty w Płocku, w Kielcach, w Łodzi były przedsiębiorstwa robót mostowych. Dzisiaj te firmy są zlikwidowane. A co to znaczy? Budują to firmy zagraniczne. Prawdziwe pieniądze się zarabia w tak zwanym generalnym wykonawstwie. Jeśli te pieniądze idą za granicę, to znaczy, że one nie zostają w Polsce. Polska zaczyna być krajem wyłącznie, z którego inni czerpią. To musi skutkować tym, że u nas jest coraz gorzej. Nie mamy przemysłu, a największe zarobki są w przemyśle, nie w usługach. Bo szczególnie w rynkach polskim są usługi te niskopłatne. Tak dalej być nie może. Ostatnio wyczytałem, że jedna z dużych firm będzie w Polsce wielu ludzi zatrudniać, ale jak sięgnąć dalej, ile płacą? 1700 netto. W Unii 1700 euro to jest niska płaca. W Polsce proponują młodym ludziom często po studiach 1700 zł. Doprowadzono do sytuacji takiej, że Polacy ze względu na to bezrobocie biorą płacę, jaką się da. W tej sytuacji my nie jesteśmy w stanie się szybko rozwijać. Nie jesteśmy w stanie podjąć konkurencji. W 90-tych latach mówiono nam, że wolny rynek, że konkurencja załatwi wszystkie nasze problemy. Ona nie załatwi, bo jeśli do konkurencji wolnej przystąpi silny i słaby, to wiadomo, że musi wygrać silny. W Polsce Balcerowicz najpierw osłabił nas, i praktycznie Balcerowicz, ale i wszystkie rządy. Osłabił naszą gospodarkę tak, jak tylko można. I teraz powiedziała, teraz sobie konkurujcie. Taka zasada oczywiście nic nie mogła dać. Dzisiaj telewizja pokazuje pożegnanie Tuska, który idzie do Brukseli. Nasz przywódca Jarosław Kaczyński jest w Szczecinie. I tam też zostały pokazane dźwigi podstoczniowe, które stoją. To jest jeden z takich typowych przykładów, a trzeba przyznać, że przecież stocznia to dopiero, czy budowa, czy statek, to jest fabryka, na którą się łączy, składa produkt wielu innych statków, wielu innych fabryk. A to meble, a to silnik, prawda, a to różnego rodzaju wyposażenie. To wszystko, a to huta, prawda. Wraz z bankrutem, ze zlikwidowaniem stoczni trzeba było polikwidować także i te rzeczy, bo one nie miały zbyt lepiej. Widocznie władza uznała, że lepiej, żeby tą pracę, te fabryki istniały gdzie indziej, a nie w Polsce. No przykro, ale tak mamy. Tak to w Polsce mamy. W Polsce produkujemy rzeczy wyłącznie na zlecenie innych i generalnie te zyski zasilają innych, a nie Polaków. W Polsce z Polski się czerpie tylko i wyłącznie pracę. I to z jednej strony ta praca jest wysoko kwalifikowana, ludzie dobrze wykształceni, ale z drugiej strony ona jest tania. Bo doprowadzono do tego, że jeśli pracy nie ma, to ludzie są gotowi w imię tego, żeby zapewnić byt sobie i swojej rodzinie, podejmować ją za jak najniższe pieniądze. I tak samo dzieje się wszędzie. Podobnie się dzieje w samorządzie, proszę Państwa. Pan prezes Kamiński dobrze powiedział, że rząd i samorząd są to wspólne organy władzy publicznej, które zajmują się organizacją naszego życia publicznego. One mają obowiązek współpracować, ale jeśli jest w jednej źle, to w drugiej też generalnie, szczególnie jeśli te same siły polityczne tam prowadzą i trzymają władzę, nie może być lepiej. Ja myślę, że o tym będzie mówił późniejszy nasz dzisiejszy kandydat do sejmiku. Województwo mazowieckie jest bankrutem. Województwo mazowieckie, jeśli połączyć to, co jest winne, sam Urząd Marszałkowski plus organizacje plus jednostki podporządkowane, to jest blisko 3 miliardy złotych
długów ma. A 3 miliardy złotych długów to jest znaczy 3 miliardy musi pożyczać. A pożyczanie 3 miliardów to na tak zwaną obsługę tego długu to muszą płacić około 100 milionów złotych rocznie. Wystarczy, że banki pożyczą województwu mazowieckiego i 100 milionów złotych idzie na tak zwaną obsługę, czyli na spłatę odsetek i części kredytu. Dla porównania ja Państwu powiem, że no duży powiat, powiat ławski to jest, jego budżet jest mniej niż 100 milionów. Powiat ławski budżet ma w granicach 60-80, zależy jak liczyć. To jest to, co powiat ławski wydaje na swoją działalność, to jest to, co płacimy, pan marszałek Struzik płaci bankom, bo kiedyś pożyczył pieniądze, przez nierozsądną gospodarkę. My dzisiaj tak mamy, że te pieniądze, które powinny wzbogacać nas, które powinny powodować czy zwiększenie naszego rozwoju, zasilają kieszenie banków. I to, żeby polskie banki były, które w jakiś sposób kredytują naszą gospodarkę. W ten sposób to jest jeden ze sposobów, z których te pieniądze z Polski wypływają. My w istocie pieniądze publiczne płacimy po to, żeby one wypływały i zasilały inną gospodarkę. Tak to się w Polsce dzieje, a na dodatek wiele z tych wydatków jest realizowanych za drogo. Polskie autostrady kosztują znacznie gorzej. Ostatnio też była mowa o tym, że jak się autostradami tymi nawet niewielkimi jedzie, dookoła są ekrany. Gołe pole, w polu się jedzie i są ekrany. Próbują nam powiedzieć, że te ekrany to kosztują tyle, że zwiększają podwójnie koszt autostrady. Nieprawda. To jest fasada, za którą próbują ukryć swoją po pierwsze niekompetencję i swoją pazerność na pieniądz publiczny. My to, proszę Państwa, musimy zmienić. My mamy, zostały zaprezentowane kandydatury ludzi, którzy muszą wprowadzić nową jakość rządzenia. My musimy słuchać Polaków, my musimy realizować to, co oni chcą. My musimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polaków, także w samorządach. My nie możemy się zamykać na takie problemy ludzi w powiecie, jak no szczególnie tutaj, czy w ogóle na terenie naszego województwa, jak wiatraki, czyli elektrownie wiatrowe oraz tu Czarnie Drobiu i czy Chlewnie. To są problemy, z którymi się musimy zmierzyć. W samorządach to trzeba rozwiązywać. To są sprawy trudne, ale dlatego, że są trudne i społecznie często bolesne, musi być pełna jasność przed podejmowaniem tych problemów. Dzisiaj w pracy bieżącej parlamentarnej ciągle się spotykam z sygnałami, że ludzie nie wiedzą o zamierzeniach, jakie władza ma w stosunku do nich. Nie wiedzą, czy jeśli kupią, czy będą chcieli pobudować dom, czy tam im za 2-3 lata coś nie powstanie, czego by nie chcieli. To jest wina wielu wójtów, ale także władz powiatowych. Niezachowywanie przejrzystości w podejmowaniu decyzji, a to powoduje złą jakość życia ludzkiego. Ludzie nie są zagrożeni w tych swoich podstawowych interesach. My obiecujemy, my mamy możliwość zmiany, my gwarantujemy i gwarantowaliśmy w czasie, gdy dotychczas mieliśmy władzę w Polsce, że my w Polsce Polskę zmienialiśmy. My dbaliśmy o wzrost gospodarczy, my mieliśmy systematyczne kontakty z ludźmi. Prezes Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który Polskę objechał kilka razy w ciągu ostatnich 3 lat i my wiemy, co się w Polsce dzieje. Tą władzę dzisiejszą trzeba zmienić i może to zrobić tylko Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, popierając i udzielając wszelkiego poparcia i dzisiejszym kandydatom do władz, oczywiście powiem także o panu kandydacie na burmistrza, o panu Jankowskim. Pan Jankowski. To jest człowiek, który jest bardzo mocno zaangażowany w sprawy społeczne. To jest człowiek, który angażuje się, że tak powiem, całościowo, który jeśli
wchodzi jakąś sprawę, to nie odpuści, dopóki nie wyjaśni wszystkich zawiłości, wszystkich zaszłości, jakie w danej sprawie towarzyszą i z jednej strony słucha ludzi, jest otwarty na ich argumenty, ale z drugiej strony bardzo jest w stanie bronić swojego zdania i bardzo mocno i zdecydowanie występować w interesie ludzi. Ja cieszę się i gratuluję Mławskiej organizacji, że tak dobrego kandydata delegowała. Życzę panu. My naprawdę mamy duże szanse na wygranie tych wyborów, ale jest jedna zasada. Niektórzy z nas myślą, że jeśli badania wychodzą dobrze, to już wygraliśmy. Ten tydzień trzeba bardzo mocno popracować. Trzeba dotrzeć do maksymalnej ilości ludzi. Trzeba także naszych zwolenników wyciągnąć, żeby głosowali. Bo ostatnio byłem w szpitalu, rozmawiałem z panią w trudnej sytuacji. Chora była, ale mówi, proszę państwa, u nas jest tak. Ci, którzy są zadowoleni z dzisiejszej władzy, chodzą na wybory i ich wybierają, bo ta władza realizuje ich interesy. A ci ludzie, którzy są dotknięci decyzjami tej władzy, mówią, ach, ja i tak nie mam żadnego wpływu, nic nie mogę, nie pójdę. I w rezultacie władza jest powielana przez tych, którym służy. A władza w Polsce służy tym, którym od 25 lat jest najlepiej. Z jednej strony wszyscy mówimy, że odzyskana wolność przed 25 laty nie zrealizowała nadziei, nie przyniosła Polakom tego, czego oczekiwali. Przyniosła dobrobyt tylko małej części, ale z drugiej strony większość z nas pozwala, by ta mała część wybierała swoich przedstawicieli, a ich przedstawiciele oczywiście realizują to, co jest dla nich dobre. Także bardzo dziękując za to zaproszenie dzisiejsze, apeluję o to, aby wzmóc jeszcze wysiłek, abyśmy mogli za 8 dni, za 9 dni cieszyć się z uzyskanych sukcesów. Wtedy dopiero będziemy mogli zmieniać Polskę, bo zmieniać ją będziemy mogli wtedy, jak będziemy mieli jak władzę w samorządzie i w rządzie, bo tylko wtedy zgodna współpraca, która celem będzie oczyszczenie Polski, pchnięcie ją na tory szybkiego rozwoju, da pożądane przez nas wszystkich zmiany. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu znanego nam wszystkim pana senatora Jana Marię Jackowskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za kilka dni bardzo ważne wybory. Ja bym chciał powiedzieć tak. Po pierwsze, gratuluję znakomitych kandydatów. Większość z Państwa znam osobiście. Maciejem Wąsikiem współpracujemy od 15 lat politycznie. Znamy się, jest to dobry człowiek. Takiego nam potrzeba w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pana Jankowskiego znam od lat. Takiego burmistrza nam trzeba. A kandydatów na radnych nie muszę przedstawiać, bo wielu z nich już było radnymi, ma doświadczenia i po prostu najlepiej wie, co tutaj w powiecie mławskim i w gminach mławskich i w samym mieście jest istotne. Proszę Państwa, ja bym apelował przede wszystkim o mobilizację, ale również zwrócenie uwagi na to, że po raz pierwszy w tych wyborach jest pewne nowum, jeżeli chodzi o miasto. To znaczy są okręgi jednomandatowe, żeby Państwo dobrze wszystkim swoim przyjaciołom, rodzinie, znajomym tłumaczyli, że są okręgi jednomandatowe, żeby po prostu wiedzieć, jak głosować. Głosuje się tak samo, ale po prostu tylko trzeba wygrać w danym okręgu, żeby wziąć mandat. Nie tam, że powiedzmy jak w siedmiomandatowym okręgu dany komitet bierze 3 mandaty i pierwsze 3 wyniki. Nie. Tylko najlepszy. Tak jak się burmistrza wybiera, tak jak się senatora wybiera, tak też w jednomandatowych okręgach. Taka jest po prostu logika. Więc na to chciałbym zwrócić uwagę. Druga kwestia. Proszę Państwa, ja pracuję w Komisji Rolnictwa i to, co wyczynia pan minister Sawicki, a ostatnio przelał szale goryczy swoim wypowiedziom o frajerach, o polskich rolnikach, że są frajerami, to pokazuje arogancję tej władzy w pigułce. I proszę Państwa, proszę zauważyć, my od razu żeśmy zaapelowali o odwołanie ministra
Sawickiego z rządu, ponieważ uważamy, że najwysoki urzędnik państwowy, który nie dba o interesy polskich rolników, bo nie dba, nie pojechał na spotkanie do Mediolanu, gdzie dzielono pieniądze na rekompensaty za embargo rosyjskie. Nie było go. I wiecie, ile Polska dostała? 43 tysiące ton limit dostała Belgia, która nie ma sadów, a Polska, która do samej Rosji eksportuje 700 tysięcy ton jabłek, dostała kwotę 18 tysięcy. To są działania rządu. Nie mówię o ustawie o ziemi, nie mówię o przekroczeniu kwot mlecznych, nie mówię o tym, co się dzieje na rynku wieprzowiny, nie mówię o spadających cenach skupu, nie mówię o rosnących cenach produkcji, nie mówię o tym, że rząd nie spełnił tego, co powinien spełnić, a mianowicie doprowadzić w tej agendzie podziału środków, w tym budżecie Unii Europejskiej, o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników, żeby polski rolnik mógł konkurować i by wygrał tę konkurencję właśnie z rolnikiem zachodnim, który ma dużo, nieraz o 50 do 100% wyższe dopłaty bezpośrednie niż rolnik polski. I wreszcie to, co Państwa najbardziej dotyczy, skąd się znamy, bo w tej sprawie podejmowałem interwencję. Kwestia wiatraków i kwestia górników, proszę Państwa. I to my jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy odorowej, został nierozpatrzony przez Parlament. Jest ustawa o wiatrakach, która regulowałaby i nie pozwalała na samowolę, bo często, i to ostatni raport NIK-u pokazuje, że bardzo często te wiatraki są posadawiane na gruntach osób związanych z wójtem albo z układem władzy. Dla niektórych jest to może i korzyść, jak tę ziemię wydzierża, ale dla sąsiadów to jest płacz i zczytanie zębów, bo wartość gruntu spada, uciążliwość zdrowotna i wszelkie inne ujemne sprawy tych wiatraków. Także my te sprawy żeśmy podejmowali. To najlepiej pokazuje, że PSL, który mówi, że jest blisko ludzi, nie jest blisko ludzi, jest blisko tych, którzy są zadowoleni z tego układu i czerpią korzyści, a nie zwykłych mieszkańców i wsi i rolników. Szanowni Państwo, na ostatnim posiedzeniu Senatu w czwartek Platforma Obywatelska przegłosowała ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego, która wprowadza w Polsce możliwość zalegalizowania boczną furtką tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Ponieważ wprowadzono instytucję tak zwanego zaświadczenia o stanie cywilnym, bo do tej pory jak Polak chciał się pobrać za granicą, mężczyzna czy kobieta, brał zaświadczenie, było napisane, że nie ma przeszkód do zawarcia związku, ale było określona płeć i było nazwisko przyszłego współmałżonka. W tej chwili wystarczyć będzie zaświadczenie o stanie cywilnym, będzie napisane, że X jest stanu wolnego. W krajach, a na przykład Belgia to uznaje, na podstawie takiego zaświadczenia będzie mogło być małżeństwo jednopłciowe. Później przyjadą do Polski i przed Europejskim Trybunałem, choć konstytucja mówi, że jest małżeństwo, to jest mężczyzna i kobieta, Trybunał uzna, że na podstawie przepisów o swobodzie poruszania się, jeżeli zostało w sposób ważny zawarte na terytorium Unii Europejskiej, władze polskie muszą takie związki uznać. To jest wierzchołek góry lodowej. To pokazuje, że z jednej strony pani premier jeździ na KUL, Tusk opowiada, jak to chrześcijańskie wartości, a z drugiej jest niszczone podstawowa substancja, jaką jest rodzina i instytucja małżeństwa, na której się opiera całe życie społeczne. W tych sprawach Prawo i Sprawiedliwość jest jednoznaczne i bronimy wartości. Szanowni Państwo, nie będę więcej mówił. Powiem tak, na koniec, cytując ojca Tadeusza Rydzyka. Alleluja i do przodu. Wygramy. Bardzo dziękuję panu senatorowi. Zwłaszcza za tę uwagę, że PiS jest jako jedyną partią, która robi coś w sprawie budowy
górników wielkopowierzchniowych w powiecie mławskim. To dla naszego powiatu jest autentyczny problem, naprawdę. Dziękujemy bardzo. Proszę teraz o prezentację, autoprezentację kandydata do sejmiku, pana Wąsika, byłego szefa CBA. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nie byłem szefem CBA, szef CBA siedzi koło mnie, ja byłem zastępcą szefa CBA, niemniej jednak i tak się dobrze pracowało. Pan minister Jasiński mówił już o długach województwa mazowieckiego, o długach samorządu mazowieckiego. Tak naprawdę jeszcze 7-8 lat temu wysiłek inwestycyjny samorządu mazowieckiego wynosił około 1 miliard złotych, czyli 1 miliard złotych można było wydać na drogi, na mosty, na, nie wiem, szkoły czy szpitale, na inwestycje. W tej chwili 460 milionów to jest wszystko, co Strusik może wydać, bo spadły dochody, bo jest obsługa długu, o którym mówił Wojciech Jasiński. I jeden tylko wskaźnik poszedł do góry. Ilość zatrudnionych urzędników. Kiedyś kosztowali rocznie w 2006 roku 180 milionów. W zeszłym roku na płace tychże urzędników, głównie działaczy PSL, wydano już 320 milionów złotych. 320 milionów złotych. To jest prawie dwukrotny wzrost w ciągu kilku lat. Jeżeli tego nie zmienimy, województwo mazowieckie zbankrutuje. Dlatego warto oddać głos na partię, która niesie w sobie zmianę. Na Prawo i Sprawiedliwość. O to Państwa proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że jak wygramy wybory, na pewno będzie pan szefem CBA, pan Mariusz będzie ministrem spraw wewnętrznych, także chciałem być prorokiem dobrej sprawy. Proszę Państwa, najlepsze zostawiliśmy na koniec. Jest to autoprezentacja naszego kandydata na burmistrza, pana Roberta Macieja Jankowskiego. Człowieka, który walczył z spalarnią śmieci w Mławie i walczy z budową wielkopowierzchniowych kurników w naszym powiecie. Powitajmy go gromkimi brawami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczycie mi jakieś potknięcia, bo nie jestem konferencjerem politycznym. Próbuję swoich sił po raz pierwszy w wyborach. Może przemawiać jeszcze nie potrafię. Niemniej jednak chciałbym mówić o rzeczach ważnych dla naszego miasta, dla naszego powiatu. Proszę Państwa, przedstawię się może bliżej, bo niektórzy mówią, że nie jestem w ogóle znany. Nie zabiegałem o popularność. Ja robiłem swoje. Jestem księgarzem, zarabiałem pieniądze, płaciłem uczciwie podatki. I po prostu zauważyłem, że te podatki są marnowane w mieście. Nie lubię, jak moją ciężką pracę się marnuje. Mam 47 lat, jestem żonaty, mam 2 dzieci. Zajmuję się firmą księgarską od 18 lat. Moje hobby to kajakarstwo. Lubię dobrą muzykę, chodzenie po górach, ale tak naprawdę najbardziej interesuje mnie moje miasto w tej chwili i to, co się w nim dzieje. Niektórzy z Was mieli okazję mnie poznać, gdy zajmowałem się spalarnią śmieci. Widzę Krzyszka Misiewicza, pomagał mi w tej sprawie. Proszę Państwa, wtedy nagle spadła na nas wiadomość, że jest rozprawa administracyjna za kilka dni i może się przesądzić sprawa tego, czy będzie nam kopciło coś pod miastem, czy nie. Zebraliśmy się bardzo szybko, zorganizowaliśmy się, zbieraliśmy podpisy. Ja byłem autorem uwag i wniosków do raportu środowiskowego tej inwestycji. No i ważna sprawa, jeszcze Marek przecież jako radny wniósł projekt
stanowiska Rady, aby Rada sprzeciwiła się budowie tej spalarni. Radni, którzy zawsze działali jak maszynka wyborcza obecnego burmistrza, jednak musieli podnieść rękę przeciwko tej spalarni, no nie mieli innego wyjścia. Ale to była zasługa Marka Kiełbińskiego, ale również nasza, tych ludzi, którzy zbierali podpisy. Bo on wiedział, że stoi za nim już 1500 podpisów zebranych tylko w 2 tygodnie. Ja chciałbym, odniosę się do fragmentu, ja, jeżeli będę mówił za długo i będę zanudzał, to udawajcie, że ziewacie, dobrze? To ja wiecie, o co chodzi. Będę się wtedy streszczał. Ale jeden cytat. Produkowane ciepło będzie dostarczane do sieci ciepłowniczej PEC w Mławie, co pozwoli na zmniejszenie negatywnego oddziaływania istniejącej kotłowni węglowej na skutek redukcji ilości spalanego węgla kamiennego oraz emisji z niskosprawnych indywidualnych kotłów grzewczych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych. Jakim cudem? Proszę Państwa, większość Mławy to domki jednorodzinne niepodłączone do sieci PEC-u. W jaki sposób ta spalarnia odłączyłaby te piece domowe oddziałania. Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem też, jak bez umowy, bo nie ma żadnej umowy z PEC-em o podłączenie do instalacji. Następnie. W pobliżu lokalizacji w chwili obecnej nie przebiega sieć ciepłownicza, jednak że i budowa jest w planach przedsiębiorstwa energii cieplnej w Mławie. Istniejąca sieć przebiega w odległości 600 metrów. W planach przedsiębiorstwa energii cieplnej nie było pociągnięcia nitki do ulicy Płockiej, bo tam nie ma żadnych domów. Po co mieliby tam ciągnąć jakąś sieć? Bzdury. Jeszcze jeden cytat, króciutko. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej planuje jednak rozbudowę istniejącej sieci, niezależnie od rozpatrywanego przedsięwzięcia. Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez inwestora w Urzędzie Miasta na obszarze, na którym zlokalizowany jest wariant pierwszy, przewiduje się rozbudowę sieci energetycznej. Proszę Państwa, jak to? Skąd Uską wiedział, że od Urzędu Miasta? PEC nie ma w planach prowadzenia tam sieci przesyłowej. Miasto mówi, że ma. Nasuwa się tyle wątpliwości. Dodatkowo jeszcze kwestia wydzierżawienia działek pod budowę spalarni na 3 lata. Wydzierżawienia, bo wydzierżawić może sam burmistrz, bez zgody rady. Jak inwestor, który chce budować inwestycje za ponad 200 milionów złotych, postawi coś na dzierżawionym gruncie? Czy któryś z Państwa, jeżeli prowadzicie nawet mały interes, postawilibyście duży interes na nie swoim gruncie? No ja nie. Ja mam nieduży interes, ale ja bym nie zainwestował 200 milionów na nie swoim gruncie, chyba że jestem pewny, że ten grunt przejmę kiedyś. Rodzi się mnóstwo wątpliwości co do tej inwestycji i roli Sławomira Kowalewskiego w tej inwestycji. Jest moim zdaniem jest to oczywiste. Ewidentne sprzyjanie firmie, która tak naprawdę gdzie jest zarejestrowana. Firma Abris, która jest właścicielem w tej chwili firmy Uską, jest zarejestrowana na wyspie Jersey. To jest międzynarodowy kapitał. Nie wiadomo skąd tak naprawdę. Czy jest z Rosji, czy z Majorki, czy z Nowego Jorku, Lizbony. Nie wiadomo. A jak nie wiadomo, to proszę Państwa, to są finansiści, którzy chcą zarobić kupę pieniędzy na czymś. Zawsze. Czy dla nich nie jest ważne to, czy wy będziecie wdychać jakieś trujące opary, czy nie. A oni są nastawieni na zysk. Dlatego jako burmistrz mogę, jeżeli oczywiście dostanę wasze poparcie i zostanę wybrany, mogę zadeklarować, że na pewno takiej spalarni w mieście nie będzie. Obiecuję, że takiej spalarni nie będzie. Nie jest prawdą, że
taka spalarnia też obniżyłaby nam cenę ciepła. Proszę Państwa, Pan Kowalewski zapomniał o jednej rzeczy. Chwalił się po pierwszej kadencji, że dokonał modernizacji PEC-u i pozyskał tam dwa nowe kotły. Miasto nie podmogło nic w tej spółce. Oni zainwestowali sami. Dlatego między innymi mamy dość wysokie ceny ciepła. Ale nie najwyższe. To nie jest prawda, że to są najwyższe ceny w okolicy. Są droższe miasta, pomimo tego, że sieć PEC-u nie jest taka szeroka. Wiadomo, że gdyby było podłączenie do większej ilości budynków, koszt jednostkowy by się rozkładał i byłoby to trochę taniej. Mamy nieduży zakład energetyki cieplnej, ale swój. I my mamy nad nim kontrolę. Deklaruję tym samym, że tą kontrolę miasto pod moimi rządami będzie miało nadal. Nie dopuszczę do prywatyzacji kolejnej ważnej naszej spółki miejskiej, jaką jest Wodkan. Proszę Państwa, w ciekawy sposób w partnerstwie prywatno-publicznym próbuje się nam mówić, że powoduje się nową oczyszczalnię ścieków, nowe kolektory ściekowe itd. Proszę Państwa, jeżeli miasto samo zainwestuje pieniądze, to będzie musiało płacić tylko odsetki od kredytu. Jeżeli to zrobi prywatny inwestor, to będzie musiał spłacić kredyt, spłacić odsetki i będzie chciał zarożyć. Co będzie droższe? No chyba proste. Jeżeli to zrobimy na własny koszt, to będziemy mieli to taniej. Bez jego zysku, bez tego zysku inwestora. Ale tak naprawdę nie o to chodzi. Od tego są środki unijne, proszę Państwa. Ja nie jestem specem w tej dziedzinie, ale współpracowałem tutaj przed tą konwencją z szeregiem ludzi, pomagali im, wspierali. Był program unijny, na który można było złożyć wniosek i można było pozyskać 85% dopłaty do oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 85%, proszę Państwa. Niestety termin składania wniosków mija za 8 dni. Może pan Sławomir Kowalewski się wyrobi, nie wiem. Ale nie mówił nic o tak wspaniałych planach. Za to otworzy nam razem z panem starostą Wojnarowskim 13 o 13 rondo, które było nam potrzebne 4 lata temu, a nie teraz, przed wyborami. No to w takim razie może wybory nie będą co roku. Po prostu nie będą wybory co roku. To wtedy będą działać szybciej. Będziemy mieć więcej tych inwestycji. Proszę Państwa, ja może powiem, bo w moim programie, no ja powiedziałem, najważniejszą rzeczą, którą chcę się zająć, to jest zmniejszenie bezrobocia w mieście. Każdy z Was na pewno ma w rodzinie kogoś, albo wśród znajomych, kto musiał za chlebem wyjechać z tego miasta, a czasami nawet z Polski. Jestem pewien, bo ja mam takich znajomych kilku. Czy to dobrze, że miasto się wyludnia, spadło w ciągu, liczba mieszkańców w ciągu 8 lat spadła o ponad 2000 i to jest tylko tych wymeldowanych, tych, którzy zmarli, ale im wyjechało, a nadal są zameldowani w mieście, miasto po prostu się wyludnia. Dla kogo będziemy budować szkoły, żłobki i chwalić się nimi, przecinać wstępy, tak jak to robi obecny włodarz, skoro tych dzieci tam nie będzie. Podobno w szóstce już jest problem z naborem do pierwszej klasy. Może nie być pierwszej klasy. To co będziemy budować, cały czas będziemy coś budować, nie wiem, sale gimnastyczne, no, żłobki, przedszkola. Dla kogo? Czy Sławomir Kowalewski nie zauważył, że młodzi stąd uciekają? Tutaj nie ma pracy. LG coraz mniej zatrudnia, coraz gorzej płaci. No.
chociażby dywersyfikacja zatrudnienia. Czyli ludzie nie mogą znaleźć tej pracy gdzie indziej. Niby mamy strefę ekonomiczną, ale w tej strefie ekonomicznej mało co się dzieje. Wsłuchiwałem się ostatnio w tą debatę, w której uczestniczyłem. Niestety każdy chciał chyba dobiec burmistrzowi, zadawał mu pytania. Tak naprawdę burmistrz prześlizgiwał się po tych pytaniach i na nie nie odpowiadał. Lansując siebie tylko i mówiąc, czego to jest gotowe. Ale tam padło bardzo dużo ważnych pytań, na które ja bym chciał, żeby jednak Sławomir Kowalewski odpowiedział. I ja to po raz kolejny w imieniu swoim i ludzi tam zebranych pytam na przykład o pieniądze z Korkowego. Wyjaśnienia, bo nie każdy może wie, o co chodzi. Korkowy to są pieniądze dla akcyzy. One idą na walkę z alkoholizmem, z narkomanią. To są pieniądze, które w mieście zawsze są i powinny być dobrze wykorzystane. Najważniejsze, to muszę powiedzieć, żeby było jasne, bo to jest fajna metoda pana Sławomira. Cytuję. Jest przyzwolenie na spalarnię przez moich przedmówców. To ciekawy pomysł. Przepraszam bardzo. Ja nic takiego w czasie debaty nie powiedziałem. I oświadczam po raz kolejny. Jestem przeciwko spalarni śmieci w Mławie. Nie ma z mojej strony żadnego przyzwolenia na spalarnię. PEC ma nowe kotły. Będzie nas grzał przez cały rok. Ta inwestycja, która miała tam powstać, musiałaby być remontowana przez jeden miesiąc w roku, a dostawy ciepła i ciepłej wody nam są potrzebne na okrągło przez 12 miesięcy w roku. Proszę Państwa, tam była też taka ważna sprawa o podatkach. Kminą było wielką pana Kowalewskiego śmiać się z tej podwyżki, że no proszę Państwa, to podatki 53 grosze wzrosły na 73, cóż to jest 20 groszy? Szkoda, że nie przeliczył tego na centymetr kwadratowy, bo on mówił o metrze kwadratowym. No przy centymetrze kwadratowym to nie byłoby nawet jednego grosza, proszę Państwa. Ale mam nadzieję, że ktoś z Państwa jest tutaj na sali, kto ma dom z ogródkiem i wie, ile płaci za swoją posesję. To są czasami pieniądze dość pokaźne. Ja mam garaż na przykład i płacę podatek gruntowy. To jest 150 zł prawie. Tylko za sam garaż. To rocznie ile płacicie? Podatki w mieście wzrosły w ciągu 8 lat o 37%. To jest prawie, chyba, jeśli dobrze pamiętam, 1/4 budżetu miejskiego. W tej chwili może mylę, bo za dużo tych danych ostatnio, jestem też niedospany, więc, ale to jest pokaźny odsetek naszego budżetu. Pokaźnym odsetkiem naszego budżetu są również podatki dochodowe z PIT. Jak powstają te podatki dochodowe z PIT? Od każdego z Państwa, którzy płacicie na koniec roku PIT, od Waszych zapłaconych podatków, 37,5% zostaje w mieście. Więc czym więcej ktoś zostawia podatku, tym więcej dajemy do miasta. To ja pytam, dlaczego nie docenia się tych, którzy zostawiają najwięcej? Tych, którzy mają małe firmy, którzy rozliczają się nie poprzez PIT, tylko właśnie poprzez PIT. Tam pan Harzyński, zdaje się, próbował wyśmiać to, że w ogóle, że ja handluję książkami, że cóż to jest handlować książkami. Pan Harzyński, zdaje się, handluje orężadą, ja się z niego nie śmieję. Ale powiedział też, że płaci podatku 100 milionów miesięcznie. Ja się bardzo cieszę. Przepraszam, 100 tysięcy miesięcznie.
To ja się podpisuję, znaczy, że zarabia ponad 1 000 000 miesięcznie, czyli dużo płaci podatku. Mam nadzieję, że w takim razie zainwestuje w jakąś dużą fabrykę oreżotów w Młowie. Proszę Państwa, skorzystam tu z obecności pani Małgorzaty Letkowskiej, mojego... ale zwróciła uwagę na jedną bardzo ważną rzecz na tej debacie, która się odbyła. Zapytałam pana Kowalewskiego i w ogóle nie odpowiedział na to pytanie. Zresztą jak wspomniałem wcześniej, na wiele pytań nie odpowiedział. Prześliznął się po wszystkim, chwaląc się tylko, ile wybudował przedszkoli, ile chodnika, ulicy i tak dalej. Proszę Państwa, przewodniczącą tego komisji nawet będzie osoba z ramienia Komitetu Sławomira Kowalskiego, osoba posądzona o defraudację pieniędzy. Ja po prostu jestem w szoku. Ja nie rozumiem, że nie było sprostowania, wytłumaczenia. Ta osoba była kiedyś zwolniona z pracy za defraudację. Po raz drugi była zwolniona z pracy za defraudację i teraz jest przewodniczącą, a nawet jakby nie była przewodniczącą, jakby tylko zasiadała w komisji. To czy taka osoba jest wiarygodna do liczenia waszych głosów? Ja nie życzę, żeby ktoś taki liczył głosy wyborców. Te wybory są bardzo ważne, proszę Państwa. Dosyć już hegemonii układów, które tak naprawdę przynoszą nam interesy, które tylko śmierdzą. Śmierdzą nam komunikami, spalarnią. I znowu ktoś też będzie chciał robić interesy na oczyszczalni ścieków. Znowu na śmierdzącym interesie. Proszę Państwa, spółki miejskie muszą zostać pod kontrolą miasta. Bo wy będziecie mieli na nimi kontrolę. Jeżeli wybierzecie mnie na burmistrza, deklaruję, że te spółki zostaną pod kontrolą miasta. Znajdziemy pieniądze z Unii na zrobienie tej oczyszczalni ścieków. Nie będziemy czekali 8 dni, żeby jeszcze się zmieścić. Nie zrobimy tego w ostatniej chwili. Od czego zacznę? To zacznę od budowy oczyszczalni ścieków. Jest to podstawowa rzecz wyśmiewana na tej debacie, bo może za często o niej mówiłem, niemniej jednak, proszę Państwa, nikt nie sprowadzi się do tego miasta z żadnym przemysłem, jeżeli nie powstanie oczyszczalnia ścieków z prawdziwego zdarzenia. Bo jeżeli inwestor, który tutaj przyjdzie, to przede wszystkim zapyta o jedną rzecz. Jakie będzie musiał płacić te podatki? Ja mu powiem tak, słuchaj, dasz pracę ludziom w Mławie, nie ma problemu. Zwolni cię z podatków. Na 2-3 lata nie ma problemu. Jeżeli będzie zwiększał potem zatrudnienie, można dać mu jeszcze jakieś częściowe zwolnienie z podatków. Nie ma problemu. Zapytam znowu, jakie ma podłączenie do energii. Myślę, że chyba nie jest najgorsze, bo o tym nie jest to sprawa miasta, tylko firmy, która chce na tym zarobić, prawda, energetycznie. Ale zapyta o wodę, która jest w naszej gestii, i o ścieki. Co ja mu powiem? Że mamy przestarzałą, niewydolną oczyszczalnię ścieków, muszę zacząć od budowy oczyszczalni ścieków. To jest jedna rzecz najważniejsza. Następnie należy pozyskać nowe tereny inwestycyjne i nie skupiać się może na tej dzielnicy przemysłowej na Wólce tylko pomyśleć o tym, że samochody przejeżdżające tą siódemką mogłyby widzieć powstające nowe przedsiębiorstwa, które mają jakąś ciekawą produkcję, z którymi można nawiązać kontakty handlowe. Dlatego też proponowałem w swoim programie, który znajduje się w tygodniku Gazeta Morska, powołanie stowarzyszeń, związków kupieckich i spółdzielni. Pewne rzeczy miasto samo z siebie nie może zrobić. Ale miasto może podobnie skupić tereny,
wyznaczyć je pod nowe dzielnice przemysłowe. Do przemysłu lekkiego, nieuciążliwego, żadnego ciężkiego przemysłu w Żuławie wystarczy. Jesteśmy, bo to też ważna rzecz, proszę Państwa, bo mowa jest w pewnej kotlince. O tej porze roku, dlatego mamy tak kiepskie powietrze, że chmury przyciskają jakby wszystkie opary do miasta. Nam nie potrzeba żadnego brudnego interesu już w mieście. Na położenie geograficzne po prostu nie możemy tego robić. Musimy zająć się jakimś lekkim przemysłem. Przemysł spożywczy ze względu na tereny rolnicze wokół Mławy byłby chyba najbardziej wskazany. Dlatego też ja wiem, że tutaj osoby są również z powiatu, więc wiedzą, o co chodzi. Ja pamiętam z dzieciństwa też, jeszcze jak Targowica działała. Chłopi przyjeżdżali do Mławy, handlowali i wydawali pieniądze w mieście. To były najlepsze czasy dla Mławy. Mława się bogaciła wtedy. Staliśmy na kupiectwie, a teraz co? Hipermarkety zalały całe miasto, budowane są nawet w centrum. Na całym świecie hipermarket buduje się na obrzeżach miasta, nie w centrum. A tutaj co? Parę osób, które mają... Parę osób, które ma tereny pod tymi marketami, zarabia, okej. Okay. Ale co zresztą mławskich kupców? Ja chodziłem, roznosiłem swoje plakaty, rozmawiałem. Ludzie mi się skarżyli, że mają obroty po 10 zł, po 5 zł czasami dziennie, czasami autentycznie. Już nie powiem kto, ale skarży mi się, że dzisiaj utargował 5 zł. Jak ten handel ma potem płacić podatki w mieście? Został wyrżnięty po prostu. Jeszcze te strefy parkowania, no, które tak naprawdę nic nie załatwiają dla miasta. No, proszę Państwa, no, oddaliśmy je w cudze ręce, to jest raz. A mogliśmy to zrobić na przykład w taki sposób, że emeryci czy renciści mogli stać tam z bilecikami, przy okazji przypilnowaliby samochodu, a wszystkie te pieniądze trafiały do miasta. A nie do firmy zewnętrznej. Po co nam firma zewnętrzna, która bierze z tego pieniądze? Zostawałoby bezpośrednio w mieście, a jeszcze kilka osób miałoby pracę. Ale to już pomijam, no, chociaż to naprawdę kupców mławskich to boli. Kolejna sprawa, dworzec zintegrowany. Proszę Państwa, tu bym musiał się za długo gadać, naprawdę. Ale no, ja to nazywam, to jest dworzec dezintegracji. Ja rozumiem, że on jest może potrzebny. Ale czy znowu z centrum handlowym? Znowu z jakimś hipermarketem? Przecież jest tam na osiedlu Biedronka, którą tak naprawdę Polacy najbardziej chyba lubią, bo tam są polskie produkty. Ale nie wiem. Sławomir Kowalewski uważa, że w partnerstwie publiczno-prywatnym najlepiej podjąć taką inwestycję i dać komuś znowu zarobić. Ja nie wiem, co z tego będzie miało miasto, że wyrżnie centrum, które jest przy rynku. Przecież my wszyscy tam, kupcy, dzierżawimy, albo mamy własne lokale w centrum miasta. W centrum miasta. Co, mam przenieść teraz centrum na dworzec zintegrowany? Nie wiem, czy to potem dobrze wpłynie na mławski handel. Czy ci ludzie będą mieli pieniądze, żeby płacić potem podatki w mieście? A może zlikwidują swoje sklepy i wyciągną rękę po zasiłki. Wtedy nie będzie miasto miało ani wpływów do budżetu, a jeszcze będzie musiało płacić zasiłki. Tego chcemy? Proszę Państwa, tak jak już zapowiedziałem w artykule w gazecie, każdy przedsiębiorca w mieście, który zwiększy zatrudnienie, będzie mógł ubiegać się w ratuszu o ulgi podatkowe. Jeżeli załóżmy, ktoś zatrudnia 8 osób, a stworzy miejsca pracy o kolejne 2, to znaczy, że o 20% zwiększyło się jego zatrudnienie, będzie mógł wystąpić do ratusza o 20% ulgę w postaci podatku gruntowego. Tyle mogę obiecać. To nie jest może dużo, ale jest to zachęta dla przedsiębiorców. Na pewno nie dotyczy do tego, powtarzałem to już nieraz na sesji Rady Miasta, Sławomir Kowalewski śmiał się z tego. Pan nie jest zorientowany,
Pan nie wie, że to jest droga powiatowa. Panie Sławomirze, nieważne jaka to jest droga, ważne, że tam są przedsiębiorcy, którzy płacą tutaj w mieście podatki. To co, na ulicy Padlewskiego nie ma żadnego parkingu przed warsztatami samochodowymi, komisami, przed ślusarzem, który tam jest? Czy ci ludzie nie zasługują na to, żeby im wybudować kawałek parkingu zamiast tego lichego odrabnika? Za chwilę pojedziecie zapewne niektórzy samochodami, tam jest kilku mechaników, będziecie chcieli zmienić opony. Zablokujecie tą ulicę, bo tam nie ma gdzie stanąć. Trzeba będzie jeździć na Mijanki, a kiedyś to była arteria wjazdowa do miasta. Szeroka, duża ulica, zachęcająca do tego, żeby wjechać do tego miasta, a nie korkująca to miasto. Jak można... Jak można dopuścić do takiej rzeczy? Pan Kowalewski chwali się takimi świetnymi relacjami ze starostwem, taką wspaniałą współpracą. No to jaka to jest współpraca? Starosta może wybudować drogę, na której nie będzie parkingów dla morskich przedsiębiorców? To znaczy co? Nie interesują Sławomira Kowalewskiego podatki od tych przedsiębiorców? Proszę Państwa. Jak już wspomniałem, spółdzielnie i związki kupieckie. Ja naprawdę bardzo bym chciał, żeby, jeśli oczywiście dacie mi, odleżycie mnie swoim zaufaniem i wybierzecie mnie na burmistrza miasta, chciałbym, żeby w Mławie powstały znowu jakieś silne związki kupieckie. Ja to widzę w ten sposób, że lokale, bo ja wspomniałem w swoim programie głównie o giełdzie rolnej i centrum hurtowo-handlowym. Coś na kształt takiej dużej giełdy, która zrównoważyłaby hipermarkety. Można by było tam przyjechać, kupić u mławskiego kupca po równie dobrych cenach, co w markecie. Korzystaliby również ludzie przejeżdżający siódemką przez okolice Mławy, a pieniądze zostawiliby w mieście. Można by to połączyć z giełdą rolną. Coś na kształt, powiedzmy, Broniszy. No. To wszystko oczywiście nie leży w gestii burmistrza i to nie ja jestem od tego, żeby takie rzeczy tworzyć. Ja mam stworzyć wizję dla miasta. A od tego są urzędnicy, którzy są w ratuszu. Ja wierzę, że tam jest mnóstwo dobrych ludzi, którzy siedzą na swoich stołkach, tylko trzeba im impulsu. Oni potrafią pracować, tylko jeżeli idzie przesłanie do urzędników, że w Urzędzie Miasta już poinformowano ich, że może być spalarnia, to oni się nie wychylają. Mało tego, jak zbierałem podpisy, powiedziałem, ja pracuję w ratuszu, ja panu tego nie podpiszę. Co to znaczy? Gdzie my żyjemy? To za komuny było lepiej. Ludzie się nie bali przynajmniej aż tak bardzo. Dostał pałą w łeb i tyle. Nie? Ale potrafił powiedzieć swoje zdanie. A teraz co? Ja rozumiem, że w mieście, w którym jest bezrobocie, dba się przede wszystkim o pracę. Nie ma się co im dziwić. Ale wierzę, że jeżeli byłby burmistrz, który ma wizję i zachęca ich do dobrej roboty, do planu jakiegoś, który pobudzi miasto, to oni na pewno będą dobrze pracować. Ja w to wierzę. Ja myślę, że się na nich nie zawiodę. Proszę Państwa. Jeszcze jeden pomysł taki na bezrobocie, bo tam na tej debacie często tam pytano właśnie o to bezrobocie. Proszę Państwa, jest taki plan spółdzielni socjalnych. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie wdrożony. Rozmawiałem z człowiekiem z sąsiedniej gminy, z już województwa warmińsko-mazurskiego. I tam już takie spółdzielnie socjalne działają. Tam jest taki warunek, że na przykład 5 osób bezrobotnych występuje o założenie spółdzielni socjalnej. Dostają wsparcie z gminy
prawne mogą ubiegać się o 20 tysięcy złotych dotacji na każdą osobę i razem zakładają wspólny interes. Mało tego, mogą dostać też wsparcie na pokrycie comiesięcznych rat za na opłaty na ZUS, na księgowość, podatki i tak dalej. To jest bardzo ciekawy pomysł. U nas w ogóle nie ruszony. Tak jakby u nas było pracy pod dostatkiem. Mówi nam się o etatach pracy, na których ktoś tam znajduje pracę, ale czy to załatwia problem? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bezrobocie, Sławomir Kowalewski na tej debacie powiedział 15%. Ja w internecie znalazłem 16,5%. Ale nawet jakby to było 14,5%, to też jest za dużo. Tylko i wyłącznie bezrobocie poniżej 10% spowoduje, że pracę w mieście będzie się szanowało, pracownika się będzie szanowało, a tym najlepszym będzie się płaciło dobre pieniądze, bo nie będziesz chciał ich stracić. Bo jeżeli będą mogli pójść gdzie indziej do roboty, to każdy powie po co. Po raz kolejny kogoś szkolić, uczyć zawodu i tak dalej. Już go nauczyłem, dobrze pracuję, a niech ma tą podwyżkę. Tylko i wyłącznie zbicie bezrobocia poniżej 10% może nam zapewnić rozwój. Mało tego, proszę Państwa, przecież te osoby, które zdobędą pracę w nowo powstałych zakładach pracy lub w zakładach już istniejących, ale poszerzających swoją działalność, przecież oni będą wprowadzać podatki. Więc oni zasilą też kasę. Więc nawet ulgi dla tych przedsiębiorców o podatkach gruntowych nie zniszczą budżetu, bo zrównoważy je podatek dochodowy od osób, które oni zatrudnią. To nie będzie katastrofa dla miasta finansowa. Poza tym można zrezygnować z wielu propagandowych inwestycji, jak chociażby, no proszę Państwa, ja nie będę cytował, poczytajcie sobie w internecie, co napisano o, to jest, się nazywa chyba park siłowy koło stadionu. Teraz na zimę. Teraz na zimę, proszę Państwa, za 5-12 przed wyborami, chyba po to, żeby tam sportowcom tyłki przymarzły. To jest marnotrawienie pieniędzy, ale to jest, proszę Państwa, przecięcie wstęgi kolejne. Kolejny lansik. A ja nie chcę, proszę Państwa, bo w swoim mieście lansera i konferansjera. Ja chcę burmistrza, prawdziwego wydarzenia. Burmistrza menedżera, który nie czeka na poklask za to, że wybudował ścieżkę rowerową, tylko chciałbym burmistrza, który będzie się mógł pochwalić. Zobaczcie, w moim mieście spadło bezrobocie. Stąd ludzie nie wyjeżdżają. Chciałbym, żeby do tego miasta ludzie wracali. Jak chociażby pani Małgosia. Przecież to człowiek, który na stanowisku dyrektora MDK-u był świetną osobą. Ja nie wiem, dlaczego burmistrz się jej poszedł. Człowiek z tyloma fakultetami, menedżer kultury, kobieta sukcesu, odznaczana przez Suzika, nie może w swoim rodzinnym mieście dostać pracy. Co ona jest napiętnowana, czy co? To wstyd. To wstyd. Jeszcze pytanie? Rozgadałem się już, tak? Bardzo przepraszam, ale sam kandydat mnie prosił, żebym dbał o dyscyplinę spotkania. Otóż nasi goście mają ograniczony czas i dlatego ten. Ale jak widzicie, nasz kandydat kipi pomysłami. Jest bardzo chętny do zmian. Proszę Państwa, mała potrzebuje zmian. Ja oczywiście dlatego tutaj też gadałem, żeby uprzedzić pewne pytania, bo zadawanie pytań i jakieś odpowiedzi to mnóstwo czasu. Ja w
wiem, że nie wyczerpałem wszystkich. Ja tu mam jeszcze tyle... Ja to cały czas zawężałem, a jeszcze i tak ja powiedziałem połowę tego, co chciałem. Niemniej jednak, może Marek... Tak, proszę Państwa, teraz będzie ta część pytań. Ja będę podchodził z mikrofonem. Proszę o pewną dyscyplinę wypowiedzi. I chciałbym skorzystać, że akurat sam mam mikrofon i odnieść się do tutaj uwagi pana Mariusza Kamińskiego. Mnie to bardzo pozytywnie zaskoczyło. Przyszedł pan do nas i pierwsze słowa, które pan powiedział, przepraszam za aferę, o której mówi się w mediach. To jest bardzo piękne. Widać, że trafiliśmy na człowieka zasadami, który wartości stosuje w życiu w praktyce. Bardzo dziękuję za pan postawę. Proszę o dyscyplinę zadawania pytań. Moje nazwisko Jerzy Uczyński, mieszkanie z Mławy. Mam takie pytanie do ministrów oczywiście. Jak widzi Prawo i Sprawiedliwość po wygraniu wyborów stosownie do regulacji pewnych punktów, jak wymiar sprawiedliwości, służba zdrowia, no i jeszcze wiele innych. Ja widzę na punkcie widzenia, że Narodowy Fundusz Zdrowia powinien być zlikwidowany, ewentualnie do 1/3. Bo ponad 480 tysięcy osób pracuje w Narodowym Funduszu Zdrowia Mazowieckim. 85 tysięcy 600 osób na ręce siedzi w więzieniu. Nikt nie pracuje. 42,5 tysiąca służby więziennej. Razie licząc 3 tysiące miesięcznie, średnia. To jest bardzo duży kapitał dla naszych podatników w Polsce. My zarabiamy przeciętnie jako emeryci w granicach, no i nie mówię o sobie oczywiście, 1,5 tysiąca złotych. A tam kosztuje 3250 zł utrzymanie więźnia. Laptopy, telewizory, a wiele jeszcze innych rzeczy takich tego. Czy nie wiecie, co skończy z tym, jak sprawiedliwość dojdzie do władzy, czy zrobić ten porządek? Mam nadzieję, że chyba tak. Proszę Państwa, ja zanim udzielę odpowiedzi, to chcę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem wystąpienia naszego kandydata na burmistrza. A bardzo, bardzo będę mocno trzymał kciuki. Nam właśnie potrzeba właśnie takich ludzi. To jest świetna wizytówka Prawa i Sprawiedliwości. Takich ludzi chcielibyśmy, żeby pełnili funkcje publiczne. Który ma program, wie po co idzie, skromność, pasja, zdecydowanie, zdeterminowanie, odwaga. I przemyślane sprawy. To jest świetne, naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być z Państwem, z Panem i powiedzieć, że naprawdę wielka sprawa i ogromnie trzymamy kciuki wszyscy za. Państwa, jeżeli chodzi o pytania Pana, sprawa służby zdrowia i sprawa wymiaru sprawiedliwości. Sprawa wymiaru sprawiedliwości, czyli sądownictwo, to jest ogromne wyzwanie. Musimy pamiętać o tym takim klasycznym trójpodziale władzy, prawda, władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. I musimy tych zasad przestrzegać. Natomiast proszę Państwa, w Polsce sytuacja w wymiarze sprawiedliwości jest zła. Wszyscy widzimy, że zapadają niesprawiedliwe wyroki. Wszyscy widzimy, że korporacja sędziowska jest poza jakąkolwiek kontrolą i krytyką społeczną. Tak nie może być. Wymiar sprawiedliwości jest utrzymywany z państwa podatków. Państwo płacicie na tę instytucję, państwo płacicie na pensję sędziów i państwo macie prawo, bo oni mają liczne przywileje, immunitety, a państwo macie prawo żądać sprawiedliwych wyroków. I tu nie chodzi o sprawy polityczne, proszę Państwa. Bo sędziowie mają swoje poglądy polityczne i niestety często dają temu wyraz, orzekając w sprawach trudnych, gdzie oskarżeni są politycy czy urzędnicy państwowi, którzy weszli w konflikt z prawem, wskazania często są uniewinniani. Ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie no, chociażby ta głośna sprawa Radka Agatowskiego, prawda, czyli tego młodego mężczyzny niepełnosprawnego intelektualnie, o umyśle kilkulatka, prawda, pięciolatka, który jest skazany za kradzież batonika przez polski sąd na bezwzględną karę więzienia. No proszę Państwa, co to jest? I
ten sędzia dalej będzie orzekał? Bo jest to strach się bać, no i do tego sądu, prawda? Gdzie są tacy sędziowie? Mieliśmy sprawę sędziego Milewskiego, prezesa, pierwszego prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, gdzie dziennikarz, stosując pewną zasadę prowokacji, prawda, dziennikarskiej, podawał się za asystenta szefa kancelarii premiera w sprawie Amber Gold, prawda? Pan prezes sądu, myśląc, że rozmawia z asystentem szefa kancelarii premiera, staje niemalże na baczność, mówi: tak, oczywiście, jeżeli pan premier jest zainteresowany sprawą, to bierzemy materiały, biorę skład orzekający, przyjedziemy do kancelarii premiera i zreferujemy sprawę. Jeszcze też mnie pyta, czy posiedzenie aresztowe, prawda, czyli sędziowie, którzy mają wydać decyzję, czy tymczasowo aresztować podejrzanego, czy nie, wolałby pan premier może w środę, albo we wtorek, czy w czwartek, bo on tutaj ma tutaj pole manewru. No to są niezależni sędziowie. Nie, proszę państwa. Mamy prawo przygotowujemy reformę. Wiemy, że to będzie trudna reforma. Wiemy, że możemy być atakowani, ale ta reforma będzie przygotowana. Między innymi no, były sędzia, obecnie nasz eurodeputowany, pan Janusz Wojciechowski, który doskonale zna środowisko i specyfikę tej korporacji, przygotowuje pewne założenia dla nas i taką reformę przeprowadzimy. Proszę państwa, ona będzie zakładała po pierwsze zwiększenie, mądre zwiększenie odpowiedzialności, żeby nie złamać zasad, prawda? Ale zwiększenie jednak kompetencji ministra sprawiedliwości wobec sądownictwa, możliwość jego ingerencji w sprawach naprawdę bulwersujących. Druga sprawa, no nie może być tak, że sędziowie, którzy wchodzą w konflikt z prawem, tak naprawdę są bezkarni. Tak naprawdę nie można w ogóle immunitetu sędziowskiego naruszyć w sytuacjach ewidentnych, prawda? Kiedy prokuratura ma zgromadzony materiał dowodowy świadczący chociażby o korupcji sędziego, tak naprawdę to sędziowie na swoich sądach dyscyplinarnych orzekają, czy można sędziom postawić zarzut, czy nie. Tak nie może dalej być. To wszystko odbywa się jeszcze na niejawnych posiedzeniach, gdzie opinia publiczna nie wie nic, prawda, o co chodzi, czy jest jakaś sprawa, czy nie ma takiej sprawy. I pojedyncze są zupełnie wypadki, jakieś zupełnie ewidentne, kiedy sędzia na przykład jest złapany na gorącym uczynku przy przyjmowaniu korzyści majątkowych, że sędziowie łaskawie zgodzą się zdjąć jego immunitet, żeby postawiono mu były zarzuty. No tak też nie może być. No i kolejna kwestia, przygotowanie sędziów. My mamy prawo oczekiwać, że ci, którzy wydają wyroki, no to są ludzie poważni, doświadczeni życiowo. To są ludzie, którzy są świetnymi prawnikami. A często mamy do czynienia z bardzo młodymi ludźmi, bez doświadczenia życiowego, zawodowego, bez odpowiednich kwalifikacji tak naprawdę, którzy niemal bezpośrednio po studiach, po zakończeniu aplikacji wydają wyroki, jakby byli Panem Bogiem. Prawda? Tak też nie może być. Myślimy o tym, żeby podnieść cenzus, prawda, wiekowy. Dopiero po 35 roku życia, po iluś latach pracy jako prawnik wykonywanej, można jako ukoronowanie kariery prawniczej zostać sędzią. Także pomysłów jest szereg i one muszą być zrealizowane. Nie boimy się ich realizować. Wiemy, że będziemy atakowani, ale to jest niezbędne, proszę państwa. Kolejna sprawa to prokuratura. To, co Platforma zrobiła, to ta pseudoreforma prokuratury, no to naprawdę jest zabawa z państwem, zabawa z bezpieczeństwem obywateli. Mamy przygotowany plan reformy prokuratury. A wracając do służby zdrowia, oczywiście, że pan ma rację. To, co jest stworzone, jest jakimś też potworkiem. Z jednej strony rząd zrzuca z siebie odpowiedzialność, ponieważ konstytucja mówi, że zapewnienie dostępu do bezpłatnej służby zdrowia jest obowiązkiem rządu. Obywatel ma prawo mieć realne poczucie, że w sytuacji trudnej, prawda, zostanie mu udzielona skuteczna pomoc. A to jest popychanie z siebie odpowiedzialności. Utrzymywanie szpitali przerzuca się na barki samorządów. W sytuacji, kiedy samorząd nie jest w stanie, prawda, to co mają do powiedzenia, to komercjalizacja albo prywatyzacja. A z drugiej strony stworzono NFZ, anonimową, wszechpotężną instytucję z ogromnymi środkami pochodzącymi z naszych budżetowych pieniędzy, z państwa podatków, gdzie anonimowi urzędnicy podejmują decyzję, że ten szpital dostanie tyle, ten dostanie tyle, prywatny szpital dostanie takie kontrakty, a ten takie kontrakty. Nikt tego nie jest w stanie ogarnąć, prawda? Nie płaci się za nadwykonania. A co to znaczy w praktyce? To, że szpital, który przyjmuje więcej pacjentów, prawda, który leczy ludzi, no, ponosi konsekwencje finansowe i zadłuża się. Lecz
Publiczna służba zdrowia ma leczyć ludzi. Ludzi niezależnie od zamożności ich portfeli, prawda? My nie mamy nic przeciwko prywatnej służbie zdrowia. Jeśli kogoś stać na to, żeby stworzyć nowoczesną placówkę za własne pieniądze i będzie miał pacjentów, odpowiednich klientów, to ja niech sobie funkcjonuje i działa, ale nie kosztem publicznej służby zdrowia. To, co planujemy, to co proponujemy, to likwidacja NFZ-u. Ogromna administracja. Przywrócenie finansowania z budżetu. W gestii wojewody będzie odpowiedni budżet. Wojewoda wie, prawda? To jest obowiązek rządu. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie. Wie, ile jest placówek służby zdrowia, ile tam pracuje lekarzy, pielęgniarek, ile potrzebna na pensję, prawda? I będzie to proste finansowanie bezpośrednio z budżetu i odpowiedzialność rządu. Także takie są nasze pomysły na reformę tych spraw. Proszę o dyscyplinę i podawanie. Paweł Kurkiewicz, od dziecka jestem ławianinem. Panie Jankowski, panie Piotrze, panie Marcinie, przepraszam. Najpierw taka mała dygresja, może sprostowanie do pana wypowiedzi dotyczące szóstki. Do września 2014 roku przez 15 lat byłem dyrektorem tej placówki i nigdy nie mieliśmy kłopotu z taborem. W tym roku musiałem dziękować niektórym rodzicom, przepraszać, że nie mogę przyjąć, ponieważ nie mamy miejsca, więc mówię to tylko dlatego, żeby nikt panu nie zarzucił mówienia jakichś nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji. Może zła może ktoś pana źle poinformował, ale nie chciałbym, żeby pan przez tą wypowiedź miał kłopoty. Tylko taka mała, małe sprostowanie do tego, co pan powiedział. Może chodzi o jedną szkołę, ale pan wierzy, nie chodzi o szóstkę. I teraz moje pytanie dotyczące oczywiście środowiska nauczycielskiego. Wiadomo, pan obecny burmistrz ma dokumenty, z których wynika, że dość znaczny spadek urodzeń w naszym mieście nastąpił. W ciągu najbliższych kilku lat ubędzie wiele etatów. Nauczyciele mogą stracić pracę. Jak pan może nam pomóc w tej sprawie? Czy pan może nam obiecać, że liczba etatów nie spadnie, że nauczyciele nie będą zwalniani ze szkół? Bo tego się boimy. Bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą uwagę. Możliwe, że serboże na tłoku informacji pomyliłem szkołę. Niemniej jednak, zresztą zdaje się, by było pytanie na debacie. Ktoś z publiczności powiedział, co w przypadku zmniejszenia naboru dzieci, czy będą likwidowane szkoły. No więc problem istnieje. Może faktycznie pomyliłem szkołę. Wybaczcie mi państwo, ostatnio sypiam po 5 godzin maksymalnie, więc a informacji napływa do mnie mnóstwo. Każdy chce pomóc, każdy dostarcza jakieś materiały, muszę to przeczytać, zaopiniować, sprawdzić i tak dalej, więc może jakieś moje uchybienie. Chyba nikogo w tym nie uraziłem. Problem jednak niżu demograficznego jest i wiem, że nauczyciele obawiają się zwolnień. Deklarowałem w artykule prasowym, że jestem za tym, żeby klasy zmniejszać, a nie likwidować. Proszę państwa, na czym polega fenomen szkół prywatnych? Czy ktoś z państwa wie? No oczywiście. Sam posłałem dziecko do szkoły, w której było 15 osób w klasie. To wiem, co on. Nauczyciel, mając 15 maksymalnie uczniów w klasie, jest w stanie z tym uczniami pracować. A jak ma ich 25-30, to zanim sprawdzi chociażby listę obecności, to już ile czasu minęło, tak? A gdyby chciał im wszystkim sprawdzić pracę domową albo odpytać, no to jest to niemożliwe. Zmniejszenie ilości uczniów w klasie to lepsza edukacja. Bez wątpienia. I deklaruję, że
oszczędności na etatach nauczycielskich nie będę robił. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje zwiększenie subwencji oświatowej, więc jeżeli wszyscy zagłosujemy wreszcie na Prawo i Sprawiedliwość i dacie nam możliwość pokazania, na co nas stać, a jak... dziękuję panu Stoicowi za pochwałę mojej osoby skromnej. Tak, ja czuję w sobie energię, że mogę działać i takich ludzi w Prawie i Sprawiedliwości jest na pewno dużo. Możemy ten kraj zmienić. Możemy nie patrzeć tylko poprzez pryzmat korzyści, posadek i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że dla kraju trzeba pracować. I na pewno, tak jak powiedziałem, mniejsze klasy, lepsza edukacja. Proszę Państwa, wiele osób... ja nie pochodzę z bogatej rodziny. Moim największym atutem była edukacja. Ja się zawsze uczyłem. Byłem, i skromnie powiem, chyba dobrym uczniem. Skończyłem studia i dzięki temu, że miałem jakąś wiedzę, a ukierunkowaną, znalazłem też możliwość realizacji. Ale to dała mi wiedza. I jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieciom dać ten kapitał. Ten kapitał to jest właśnie wiedza. Proszę Państwa, nikt im tego nie odbierze. W interesach plajty można zawsze podnieść, ale wiedzy nikt nikomu nie odbierze. Jeżeli straci stanowisko, czy firmę jedną, założy drugą, albo pójdzie pracować na inne stanowisko, bo będzie miał wiedzę. I mniejsze klasy, to lepsze wykształcenie. W tym kierunku będę chciał pójść. Tutaj można by było jeszcze dość dużo mówić na temat na przykład pobudzenia może naszych możliwości, bo w mieście są możliwości na przykład dla stworzenia klas sportowych. Na takie klasy sportowe na przykład jest większa subwencja o 20%. Moglibyśmy tym samym przyciągnąć dzieci z innych okolic. Dzięki temu te subwencje oświatowe wpływałyby do miasta. Nauczyciele nie traciliby pracy. No, są różne sposoby, ale ja nie twierdzę też, że ja na wszystkim się znam. Niemniej jednak uważam, że na etatach nauczycielskich nie ma co oszczędzać. To jest tak, jakbyśmy oszczędzali na własnych dzieci. Nie wiem, czy wystarczająco panu odpowiedziałem, ale no, próbowałem przynajmniej. Może następnie. Dziękuję bardzo. Proszę. Ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszemu kandydatowi albo gościom zebranym tutaj w sali? Proszę śmiało. Pan Mariusz Kamiński nie przyjeżdża tu zbyt często, dlatego znowu zapraszamy, jeżeli pan będzie miał okazję. Ale teraz mamy niezwykłą okazję, żeby zapytać go o coś albo naszego kandydata. Ale jeżeli nie ma pytań, może ktoś jeszcze? Ja chciałam pan, Katarzyna Lux, chciałam pana zapytać, jeśli pan zostanie tym burmistrzem i przysłowiowy Kowalski będzie miał do pana sprawę tego do rozwiązania tylko, którą może rozwiązać burmistrz, czy pan będzie w tym urzędzie? Czy będą jakieś takie godziny, kiedy tak pana będzie można naprawdę zastać? I jeszcze jedno właśnie pytanie, może coś, co mi się tu nasunęło, pan powiedział o tych funduszach unijnych. Z tego co wiem, to w ubiegłym roku miasto chyba ani powiat nie pozyskało takich funduszy. Nie wiem, pan Marek. Nie było, tak? A pan Łukasik, czy coś panu wiadomo na ten temat? Bo ja pomagałam córce robić prezentację i tak mi się wydawało, że takich funduszy nie było unijnych pozyskanych przez miasto. No właśnie, chciałam powiedzieć, że właśnie uczeń z mojej szkoły takie fundusze pozyskał. Dostał 5200 euro na realizację swojego projektu Młodzież w działaniu. I jestem po prostu dumna. Jestem bardzo dumna. Chłopak jest w tej chwili na SGK i mam nadzieję, że... O, mama, jest tak. Jest tutaj i jest na sali. Ale...
widać, że jednak są ludzie w Mławie, którzy potrafią pozyskiwać inne fundusze. Tak, jest. Razem byśmy nawet tam trochę współpracowali później, ale chciałabym pana zapytać, gdyby święty Mikołaj dał panu, nie za dużo panu dam, dam panu 10 tysięcy, na co pan by te pieniądze przeznaczył? Nie na książki. Ciężkie pytanie, naprawdę. No właśnie, kiedyś profesor na wykładzie zadał to pytanie dyrektorom, nauczycielom, bo jestem nauczycielką i wszyscy, no co, tablice multimedialne, komputery kupimy do szkoły. Nie, właśnie trzeba wysłać na szkolenia, żeby umieli napisać taki projekt unijny. Taki szkolenie kosztuje 700 zł. Dla nauczyciela jest to naprawdę duża kwota. Dla mnie jest duża, mam dwoje dzieci na studiach i wiem, jakie to jest obciążenie. 700 zł takie szkolenie kosztuje. Wiem, bo koleżanka zapłaciła, ale jeśli nie nauczymy się tego pisać, to możemy sobie pisać. Proszę pani, może tak na pierwsze pytanie. Ja bym chciał zadać pytanie do przyszłego burmistrza. Można? Odpowiem, panie Jurczyk, ale chciałbym odpowiedzieć. Na pytanie. Proszę pani. Bardzo mi miło, że jest człowiek tutaj, który potrafi pozyskiwać dotacje unijne. Powinien dostać pracę w Urzędzie Miasta. Sławomir Kowalewski twierdzi, powtarzając za panią Budzikowską, że pieniądze unijne są drogimi pieniędzmi. Nie wiem, co ma na myśli. Ja wiem, że jak dają, to trzeba brać. Proszę państwa, no na pewno ja na szkolenie nie jeździłbym sam. Nie przeznaczyłbym tych 10 tysięcy na własne szkolenie, bo ja uważam, że nie taka jest rola burmistrza. Wysłałbym na to szkolenie ewentualnie pracowników. Ale ja o tym mówię. No właśnie. A wracając, pierwsze pytanie było... Czy pan będzie w urzędzie? Czy ja będę w urzędzie? Wie pani, że ja nawet zanim kilka dni temu o tym myślałem. Jak to by było? Jak to by było? Weekend i nie popłynę sobie kajakiem. Ale myślę, że mógłbym zadeklarować, że przynajmniej raz w miesiącu, w sobotę, ja mam obok księgarni takie małe biuro, żebym tam urzędował po to, żeby przyjąć ludzi również nie w godzinach pracy. Bo co mnie bardzo też uderzyło, na przykład taka rzecz. Dlaczego sesje Rady Miasta są w godzinach pracy obywateli? Przecież jesteśmy w ten sposób wykluczeni z obrad Rady Miasta. Dlaczego teraz na szkolenie do komisji wyborczych ludzie dostawali zawiadomienie, że mają przyjść na szkolenie na godzinę 10? Czyżby oni nie pracowali w tym czasie? Ja wiem, że urzędnik chętnie pracuje w swoich godzinach, po godzinach to mu się nie chce, ale a co, to ktoś ma tracić albo mieć potem przykrości w swojej pracy za to, że się udziela społecznie i idzie do komisji wyborczej? Już to jest chyba troszeczkę nieporozumienie. Uważam, że czasami są sytuacje, w których urzędnik też może pracować po godzinach. Ja mogę, nie może pracować po godzinach, no to w takim razie można na przykład wyznaczyć mu inny czas godzin. Urzędnik to urzędnik, chodzi tutaj o radny, że jeżeli radni mają dietę, to powinni pracować wtedy, kiedy godzinę swoją pracę zapłacą. Ależ oczywiście, to na tej uwadze, o której mówiłem, że są... Właśnie nie dodałem, bardzo dziękuję, nie dodałem tego, bo nie chodzi nawet już tylko o to, że my nie mamy prawa być na takich sesjach, bo jesteśmy w pracy, ale ten urzędnik zamiast być w swojej pracy jest na sesji. Ciekawe, czy oni wszyscy mają zwolnienie z tych wtedy w pracy i czy płacone jest im podwójnie za pracę i za sesję w urzędzie.
ale to już pomijmy, nie? Proszę Państwa, chciałbym być burmistrzem dostępnym dla ludzi. Ja nie twierdzę, że jestem alfą i omegą. Ja umiem się uczyć i słuchać ludzi. Mądrości, które tutaj dzisiaj może wygłaszam, nazwijmy, że to są mądrości, to nie są jeszcze nawet szczegóły, to jest to schemat, który musiałem przedstawić z racji ilości czasu. Gdybym mógł się rozwinąć, no już teraz wiem więcej. Uczę się. I na pewno uczę się przede wszystkim na kontaktach z ludźmi. Nie ma specjalisty od wszystkiego. Jak ktoś tak uważa, że to jest w błędzie, jest zadufany w sobie. Ja uważam, że trzeba umieć korzystać z doświadczenia innych. Dlatego na pewno będę bardzo otwarty na wszystkie uwagi. Ja nie twierdzę, że na przykład nie będę mógł współpracować w Radzie z ludźmi obecnego burmistrza. Ja wysłucham każdego, mało tego. Ja nie uważam, że każda decyzja w ratuszu powinna przechodzić jednogłośnie. Ja nie chciałbym nawet, żeby radni z naszego komitetu działali jak maszynki wyborcze. Ja chcę, żeby myśleli. Bo ja też mogę się mylić. Ja też mogę się mylić i chciałbym mieć nad sobą kontrolę. A tak naprawdę kontrolą jest Rada. Ja apeluję do Was, wybierzcie mądrych radnych. Naprawdę wybierzcie mądrych radnych, niezależnych. Nie takich, którzy patrzą, jak ten najważniejszy podnosi rączkę, to co my też. Nie. I też zastrzegałem to w swoim artykule w prasie. Odnoszę się do niego cały czas, no bo tu nie chodzi o to, żeby nakład im wzrósł, oni już wydrukowali te 6 tysięcy i więcej nie wydrukują. Ale no, można poczytać. Zresztą na stronie internetowej też na portalu możecie to znaleźć. Apeluję do Was, nie głosujcie na wysoko postawionych urzędników w mieście. Urzędnicy ci na kierowniczych stanowiskach są od tego, żeby wykonywać polecenia Rady, a nie stwarzać przepisy, według których mają działać. To jest nieporozumienie. Ja znowu się rozgadałem. Tak. Deklaruję Pani na pewno, że będę dostępny. Jak będzie taka potrzeba, to jak powiedziałem, mogę przemyśleć nawet taki pomysł, że w jedną sobotę w miesiącu będę siedział w biurze u siebie w księgarni, a na pewno będę chciał wysłuchać wszystkich, którzy będą przychodzili do mnie ze swoimi problemami. Nie będę nikogo lekceważył. Tym bardziej, że zostałem zlekceważony kilka razy przez obecnego burmistrza, pana Kowalskiego, i uważam, że jest to duże nieporozumienie, żeby osoba na takim stanowisku mogła lekceważyć poglądy innych. Ja myślę, że to jest pełna odpowiedź. Proszę Państwa, naszych gości, niestety Panie Jurczyński, czas minął, naszych gości, miał Pan szansę zadania pytania, to... Czy będzie, jako będzie prezydent burmistrz miasta, z nami wspólnie pracował? Jak do tej pory? Dlaczego nie? Czy zostaniemy na marginesie? Panie Jurczyński, ja, tak jak powiedziałem, deklaruję współpracę ze wszystkimi. Ja nie będę patrzył na to, czy ktoś jest jakiejś innej opcji politycznej. Ja chciałbym zaapelować. Proszę Państwa, wszyscy kandydaci do Rady Miasta są na pierwszych listach wyborach, na pierwszych miejscach list. Tak. Łatwe głosowanie. Nikt się nie powinien pomylić. Białe karty. Poprzyjcie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Rady Miasta. Na pierwszym miejscu na białych kartkach kandydaci do Rady Miasta PiS Mławiec są na pierwszych miejscach. Dokładnie. Proszę Państwa, na pewno będą to radni, którzy będą przeciwko spalarni śmieci i będą przeciwko prywatyzacji wodkami. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, nasi goście dawali sygnały, że niestety czas tutaj mogę się
kończy, ponieważ moje następne spotkanie umówione, dlatego kończymy spotkanie. I nasz kandydat ma jeszcze kilka słów, jedynie króciutko, tak? Ja jeszcze tylko tak chciałbym was prosić, poprzyjcie Maćka Wąsika. Ja go znam, to jest mocna osobowość. Mocna osobowość, człowiek, którego znam, a słuchajcie, sejmik wojewódzki rozdziela pieniądze. Pamiętajmy o tym. Jeżeli będzie miał burmistrza, to między innymi do niego będę musiał, zabiegać o wpływy, żeby nasze miasto nie było pominięte w jakichś funduszach. Jeżeli chcecie państwo mi pomóc jeszcze w wyborach, wychodząc, weźcie kilka urlopów, przekonajcie chociaż kilku niezdecydowanych albo niepewnych, albo tych, którzy nie chodzą na wybory. Oni są najważniejsi. Oni nie chodzą na wybory dlatego, że nie widzą przyszłości. Mają w nosie już politykę, władzę i tak dalej. Dajmy im jeszcze nadzieję, że może być inaczej. Że mława może się zmienić. Weźcie kilka ulotek, weźcie jakiś plakat, jeżeli możecie u jakichś znajomych, nawet u kosmetyczki, u fryzjera, w solarium. Zostawcie gdziekolwiek. Tych materiałów propagandowych jeszcze troszeczkę jest, a ja już naprawdę zasypiam czasami, rozklejając plakaty. Pracuję, chodzę po domach, spotykam się z wyborcami na ulicy, ale wszystkiego samemu nie da rady zrobić. Jeżeli się zaangażujecie i pomożecie im trochę, to zwycięstwo jest w naszych rękach. Naprawdę mława potrzebuje zmian i te zmiany są możliwe. Dziękuję państwu za przybycie. Proszę bardzo. Zostawcie się mi odezwać. Dziękuję. Proszę państwa, ja może odniosę się do kwestii, bo było pytanie, że radni wychodzą w ramach...